Mój Boże, jakie wszystko jest dzisiaj dziwne. Wczoraj jeszcze żyło się zupełnie normalnie. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Na dzisiejszym filmie zabiorę Was w magiczne, wspaniałe, cudowne miejsce, jakim jest Park Miliona Świateł. Zuzanna już czeka sobie w kolejce. Tutaj jest kolejka i idziemy sobie razem z Wami zwiedzić takie fantastyczne i dosłownie magiczne miejsce, ponieważ tutaj jest Park Źródliska w Łodzi. Właśnie sobie do niego tutaj zmierzamy, gdzie została zainstalowana niesamowita świetlna instalacja, a magiczna dosłownie dlatego, że w stylu Alicji z Krainy Czarów, więc zabieram Was dzisiaj właśnie w takie miejsce. Razem z pieskiem sobie jedziemy, także dla Waszej informacji. Wejść można również z pieskiem. Od razu po wejściu możemy sobie zobaczyć budynek łódzkiej palmiarni, który widzicie właśnie na ekranie, ponieważ Park Źródliska to jest właśnie miejsce, w którym znajduje się również łódzka palmiarnia. I na start zaczynamy od wejścia w taki piękny tunel. Królicza Nora jest to, tak. Na górze widać nawet nazwę Królicza Nora. Nie wiem, na ile Wy to widzicie. Ja na ekranie no nie widzę, żeby to było widać, tą nazwę. Podążaj za białym królikiem, jak w Matrixie. Follow the rabbit. A my mamy króliczka w postaci pieska, więc podążamy za nim. Tutaj również słyszycie ten dźwięk. Jest to dźwięk, który będzie nam towarzyszył tutaj podczas przechodzenia przez ten park, ponieważ oprócz tych iluminacji świetlnych jest również tutaj moc atrakcji dźwiękowych, więc będzie to tak naprawdę spacer wizualno-dźwiękowy. Cennik do tego miejsca, no zobaczycie sobie teraz na ekranie, nas to kosztowało dokładnie 70 zł, ale z racji na to, że jest to weekend, przybyliśmy tutaj w weekend. Jest sobota, popołudnie, od godziny 17 tutaj można wchodzić. Bilety również są dostępne w kasach online na stronie tegoż wydarzenia Parka Miliona Świateł, który znajduje się również w Zabrzu, czyli w dwóch miejscach w Polsce takie instalacje mają miejsce i wydaje mi się, że warto sobie spędzić tak popołudnie z rodzinką, być może z dziećmi. My to robimy, spacerując z naszym kochanym pieskiem. No fantastyczne, fantastyczne, magiczne miejsce. Park Źródliska znajduje się przy ulicy Piłsudskiego i Przędzalnianej, przy której my akurat zaparkowaliśmy autko, ale jak najbardziej w innym miejscu również sobie to na mapie możecie odszukać. Fantastycznie przyozdobione latarnie. O, jak nie będziemy na szerokim kącie, to wygląda to zupełnie inaczej, więc od teraz zaczynam nagrywanie w inny sposób. Machamy do Zuzanki. O, zdecydowanie lepiej tutaj światło. Z tego, co widziałem na stronie internetowej tego wydarzenia, czyli Park Miliona Świateł, znajduje się tutaj takich dużych, ładnych instalacji 14. Jeżeli dobrze pamiętam, ale nie bierzcie mnie tutaj za słowo, ponieważ mogę się mylić. Sprawdzałem to kilka godzin temu, a więc idziemy dalej. O, Follow the Rabbit było powiedziane, a tutaj mamy królika. Dzisiejszy film w całości również będzie nagrany przy pomocy mikrofonu krawatowego do smartfona, bo nagrywam to sobie smartfonem i zobaczymy, jak to tutaj się fajnie sprawdzi w takim przypadku plenerowym. Tutaj mam kolejną wskazówkę. Jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz. Mądra ciekawostka. To tam albo tam, nie w tamtą stronę. Wejście do tego parku jest tylko w tym miejscu, gdzie znajduje się również kasa biletowa od strony ulicy Piłsudskiego.
A, tutaj się drzwiczki otwierają i zamykają. A, to jest tylko dźwięk. A kogoż my tam mamy? Ale piękna kobietka. Bo w życiu trzeba wiedzieć, którą drogą chcemy iść. Bledka, nie bój się. Nie bój się. Tutaj też się drzwi otwierają. Magiczne wrota. Magiczne wrota. Czy znajdziemy dzisiaj Alicję w tymże pięknym, cudownym parku? To się okaże. Drzwi z kluczem. Wow, ale to magicznie wygląda. A tu ktoś puka. Elefanta. Stycznie. I w dalszym ciągu podążamy za królikiem. Jednak chyba żyjemy w Matrixie. A to nie wiem, co to jest. Jakaś roślina chyba. A mniej więcej tak to wygląda, jak się rozejrzymy dookoła. Jest wszędzie, wszędzie się świeci coś. Tu się znowu ktoś z nas śmieje. Śmieją się z nas. Kwiaty mające twarze. O kurde, się przewróciłbym prawie o krzaki. Uważajcie, bo to są takie małe płotki z krzaków, które pewnie latem przepięknie wyglądają, ale można się o nie potknąć. Jakbyście nie widzieli, to tutaj jest gigantyczna mrówka, która się wspina na latarnię. Tulipan, czyli pantuli, tulipan. A droga poprzez te instalacje wskazuje cały czas nam taka zielona strzała. Jest i księżyc. Gąsienica na Muchomorze. Jeszcze szczęśliwa gąsienica. My, parasolkom. Jak długo trwa wieczność? Czasami tylko sekundę. Flamingi tańczą na lodzie. Juhu! Juhu! Teraz trochę dźwięk może się zmienić, ponieważ odpiąłem mikrofon, który niesamowicie żre baterię, a poza tym jest mróz i bateria zjeżdża mi w telefonie jak szalona. Ale to nieważne, mam nadzieję, że zdążę wszystko dla was nagrać. A, bo mi się zakręciło w głowie. Zaraz padnie. I oczywiście podążając za naszym króliczkiem odnaleźliśmy Alicję. Alicja niestety płacze, jest smutna. Czemu tak się dzieje? Alicja, nie płacz. Subskrybujcie kanał, aby więcej takich magicznych i nie tylko magicznych miejsc tutaj zobaczyć na naszym kanale. I jak cudownie, że dzisiaj nie pada, to te parasolki, całe szczęście, nam się nie przydadzą. Jak ci się podoba, kochanie? Zimna. Podoba się, ładnie jest bardzo.
Tak więc w towarzystwie tego pięknego, dużego królika z parku Rudliska, gdzie znajduje się Park Miliona Świateł w odsłonie Alicja z Krainy Czarów, chciałbym Was pożegnać. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, żeby jeszcze więcej takich magicznych, wspaniałych rzeczy zobaczyć na naszym kanale. A jeżeli nie będziecie mieli możliwości tutaj przybyć, a do końca lutego ta instalacja w tym parku będzie się jeszcze znajdowała, to po prostu taki ogólny skrót i zarys sytuacji, jaka się tutaj klaruje, a na pewno na żywo wygląda to dużo lepiej, macie u mnie na kanale. Także do następnego filmu, hej!